Kościół to nasz wspólny dom, zbudowany na skalę ręką Twą. I nawet kiedy przyjdziesz to, bo się nie zachwiej, umacniasz go. Kościół to nasz wspólny dom, zbudowany na skalę ręką Twą. I nawet kiedy przyjdziesz to, bo się nie zachwiej, umacniasz go. Kolejny dzień naszego pielgrzymowania na Jasną Górę pod hasłem Osoby świeckie we wspólnocie Kościoła. No właśnie, który stan jest lepszy, duchowny czy świecki? Gdzieś pojawiają się takie pytania. Bardzo często zresztą te dwa powołania w Kościele są sobie przeciwstawiane. Nawet można odnieść wrażenie, że kapłani i świeccy stają jakby po dwóch stronach barykady. Ale właśnie tymczasem warto, abyśmy dzisiaj odwołali się w tym miejscu do chociażby Soboru Watykańskiego, do jego nauczania, które przypomina nam właśnie, że świeccy to wierni, nie będący kapłanami ani osobami zakonnymi, ale którzy przez chrzest realizują swoje posłannictwo w Kościele i w świecie. No i właśnie, to są osoby zarówno pozostające w małżeństwie, jak i osoby żyjące w pojedynkę. I chociaż jedni ustanawiani są szafarzami sakramentów, pasterzami innych, no to jednak co do godności, do wspólnego wszystkim wiernym działania na rzecz budowania tego naszego Kościoła panuje naprawdę wśród wszystkich tych stanów prawdziwa równość. No, ludzie świeccy są powołani przede wszystkim do tego, by być obecnymi w świecie i głosić w tym świecie Jezusa Chrystusa, w tych miejscach, w tych okolicznościach, gdzie jedynie i przy pomocy Kościół może wzrastać, czyli w rodzinach, w miejscach pracy, w środowiskach życia i wypoczynku, nawet też i w szkole. Osoby świeckie są we wspólnocie Kościoła przede wszystkim powołane do tego, by zgodnie ze swoimi kompetencjami, odpowiedzialnością przemieniać te środowiska, w których żyją. I dla jednych będzie to solidne wychowanie swoich dzieci na dobrych obywateli i aktywnych członków Kościoła, a w innych przypadkach ważna stanie się ta działalność społeczna, kulturowa, polityczna, zgodna z tymi zasadami chrześcijaństwa. Dokładnie. W adhortacji zresztą apostolskiej Jana Pawła II, Christi Fideles Laici, o powołaniu misji świeckich w Kościele, w świecie, świat przez papieża Polaka ukazany jest jako ewangeliczna winnica. I właśnie Bóg wzywa w tej winnicy do pracy kapłanów, zakonników, siostry zakonne, a no właśnie i świeckich, powierzając im do wykonania odpowiednie zadania. Sam apel zresztą Chrystusa, idźcie i wy do winnicy mojej. Adhortacja wspomniana odnosi za Soborem Watykańskim II do wszystkich, no ale przede wszystkim jednak właśnie do ludzi świeckich. Co też ciekawe, ten świat ukazany przez adhortację ma wiele problemów. Świat rozdarty nienawiścią, wojnami, wstrząsany terroryzmem, konfliktami, wyścigiem zbrojeń, cywilizacji śmierci. Wspomina o tym, że deptana w świecie jest godność osoby ludzkiej, że gwałcone są jej podstawowe prawa, że zagrożone jest życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W końcu wspomina też o tym, że wielu ogarnęła obojętność religijna i ateizm i po prostu wielu ludzi uległo zeświadczeniu. No i właśnie, człowiek zafascynowany postępem technicznym niejednokrotnie porzuca wiarę, porzuca Pana Boga, a na jego miejsca wprowadza różne inne bóstwa. I ten obraz świata ukazany przez Christi Fidelis Laici jest pełen problemów, ale pamiętajmy, że nie jest beznadziejny, bo nic nie zdołało wymazać z duszy współczesnych ludzi pragnienia sakrum. No a też człowiek poddany różnym zniewoleniom pragnie poszanowania swojej godności, i do takiego świata właśnie wzywa nas Chrystus wszystkich ludzi, przede wszystkim świeckich. Nawołuje, aby właśnie ludzie świeccy nie trwali w bezczynności, ale angażowali się w sprawy doczesne, które też czekają na ich skuteczną interwencję. I z tej interwencji ma powstać
odnowa świata, odnowa porządku doczesnego, no właśnie inspirowana duchem Ewangelii. No też to wynika z przyjętego przez nas chrztu, bo wierni świeccy na mocy właśnie chrztu świętego mają prawo i obowiązek włączenie się w to życie i działalność Kościoła. Chociaż sprawę obszaru działania ludzi świeckich ta adhortacja ujmuje w perspektywie Kościoła jako wspólnoty o tym zasięgu uniwersalnym. To jednak właśnie bezpośrednim terenem działalności ludzi świeckich jest ten Kościół, który tworzymy jak diecezja, jak parafia. Dlatego właśnie też wierni świeccy po prostu muszą pozostać otwarci na aktywność o zasięgu pozalokalnym, jeśli tylko władza kościelna o taką aktywność zaapeluje, a taka idea czynnego apostolstwa świeckiego w Kościele no jest przecież zakorzeniona chociażby w Piśmie Świętym, czy właśnie dokumentach. No ale powiedzmy sobie może o pierwszych zorganizowanych formach apostolstwa laikatu jako właśnie znak też późniejszej akcji katolickiej, tak, pojawiającej się za pontyfikatu świętego Piusa X. A ideę tę podjął i rozwinął Pius XI. I w Polsce akcja katolicka zaczęła oficjalnie działać w 1930 roku. No i właśnie w strukturze organizacyjnym oparła się na modelu włoskim, gdzie akcję katolicką stanowiły cztery stowarzyszenia mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej. I zresztą też właśnie dokumenty później Soboru Watykańskiego II określają akcję katolicką jako wspólnotę świeckich w apostolstwie hierarchicznym. I chodzi tutaj szczególnie właśnie o tą ścisłą jedność działań świeckich, ale także kapłanów, biskupów, która wypływa z natury Kościoła. No, akcja katolicka nie jest powołana, by stać się jakąś partią polityczną, chociaż wiadomo, że katolicy jako obywatele mają prawo i obowiązek łączyć się w różnych stowarzyszeniach politycznych, ale cel akcji katolickiej jest właśnie celem Kościoła, gdyż świeccy starają się właśnie w łączności z biskupem, z kapłanami służyć wiernie i aktywnie właśnie rozwojowi całej naszej chrześcijańskiej wspólnoty, też ożywienie ducha chrześcijańskiego wszystkich dziedzin życia. Akcja katolicka nie zastrzega sobie monopolu apostolstwa świeckich, nie ma zamiaru kierować się też innymi stowarzyszeniami czy ruchami katolickimi, z którymi powinna współpracować. No tak, chociaż chrześcijanin nie potrzebuje jakiegoś dodatkowego upoważnienia, aby mógł głosić wiarę, to jednak właśnie włączenie się chociażby w akcję katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół, pomoże też w przełamywaniu anonimowości wiary poprzez właśnie włączenie się w tak zorganizowany apostolat. No, można tu powiedzieć, że chodzi tu o takie odważne otwarcie drzwi i właśnie wyjście z tego wieczernika w świat, aby wspólnie właśnie też zgodnie ze znaną metodą akcji katolickiej właśnie przyjrzeć się sytuacji życiowej, przemyśleć i ocenić sytuację w świetle wartości, zasad Ewangelii, no i działać przede wszystkim promując czyny z wiary, a pomagają nam w tym bardzo w naszej diecezji parafialne oddziały akcji katolickiej, czyli powiedzielibyśmy, że to takie małe, lokalne jednostki, które funkcjonują na poziomie parafii w ramach diecezji, czyli grupy świeckich katolików, którzy wspólnie angażują się w różne formy apostolatu, działalności społecznej. Może powiedzmy sobie właśnie kilka słów o tym, co jest ich celem. No przede wszystkim jest to angażowanie w to życie społeczne, kulturalne, religijne i apostolskie parafii. Mogą do akcji katolickiej należeć różne grupy wiekowe, nie są tylko osoby starsze, ale wszystkie osoby zainteresowane przede wszystkim życiem parafialnym, życiem społecznym. I te oddziały podejmują różne inicjatywy związane też z życiem i religijnym parafii, jak i organizacja rekolekcji, modlitw, różnego rodzaju nabożeństw, ale także wspieranie duszpasterstwa
parafialnego, bo oddziały Akcji Katolickiej również włączają się w różnego rodzaju pomoc, tym też i najuboższym. Parafialne oddziały właśnie też angażują się w tą działalność społeczną na tym lokalnym poziomie, jak na przykład jakieś miasteczko czy wioska angażują się też w to życie społeczne. Tak jak mówiłem, już organizują te akcje charytatywne, pomoc dla potrzebujących czy projekty społecznie zgodnie z tą nauką Kościoła katolickiego, którą wspólnie wyznajemy. A zatem myślę, że warto zachęcić do takiego aktywnego udziału w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej, która naprawdę stanowi, szczególnie we współczesnym świecie, taką istotną metodę niesienia świadectwa wiary. Papież Franciszek zresztą przypomniał nam także, że nikt nie został ochrzczony jako kapłan lub biskup i że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy i że świeccy są bohaterami Kościoła. My dzisiaj gościmy młodych bohaterów Kościoła, którzy piszą o sobie tak. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym zrzeszającym młodych katolików świeckich działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, kulturalnego, zgodnie z pozdrowieniem, przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów. Tak jest. Witamy bardzo serdecznie Adama z oddziału KSM z parafii Kostomłoty. Cześć Boże, witam. I witamy Stasia z oddziału KSM z parafii Świętego Wojciecha w Kielcach. Jak wspomniałem, nasi młodzi bohaterowie, którzy zaangażowali się w struktury Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, o którym też teraz chcemy troszkę więcej powiedzieć, bo bez wątpienia KSM przyciąga osoby pragnące twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Powiedzcie nam, kim są właśnie młodzi ludzie, którzy decydują się na przynależność do KSM-u? Młodzi ludzie, którzy decydują się na to, żeby właśnie być w tym KSM-ie, to przede wszystkim ludzie, którzy chcą przez swój przykład, swoje życie świadczyć o Jezusie Chrystusie i utożsamiać się właśnie z tymi ideałami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I właśnie przede wszystkim utożsamiać się z tym krzyżem. I nie wstydzić się tego, kim jesteśmy, w co wierzymy i właśnie dlatego młodzi ludzie raczej przychodzą do KSM-u. No, tak samo można powiedzieć, mam takie samo zdanie, ale też mamy tutaj ludzi, którzy może mają pragnienie być w takiej wspólnocie i z tymi ludźmi się dzielić swoimi radościami, swoimi smutkami i razem z nimi iść cały czas do Boga za Jezusem. No właśnie, jak dla mnie jesteście ludźmi, którzy którzy swoją młodość chcą przeżyć, a nie przespać, którym właśnie nie wystarcza życie na zasadzie szkoła, dom, nauka, komputer, telefon. Ale właśnie, jesteście osobami, które pragną działać, macie tą wewnętrzną radość, werwę, chęci współdziałania w grupie. Macie tą świadomość, że wspólnota daje radość, ale też macie właśnie tą możliwość rozwoju. Opowiedzcie nam właśnie, na czym polega formacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, na co kładzie się taki szczególny nacisk? No to w pierwszej kolejności kładzie się nacisk na wspólnotę. Spotykamy się na różnego typu spotkaniach, na wspólnych modlitwach. Poznajemy, czym jest KSM, struktura, na czym to polega. Poznajemy samych siebie przez różnego typu spotkania. Integrujemy się, tyle można powiedzieć w sumie. Tak, wydaje mi się, że właśnie też to jest... Ta nasza formacja polega na tym, żebyśmy my między sobą mogli budować te relacje i te właśnie między bardzo często przyjaźnie, czy też relacje głębsze. Też takie sytuacje się zdarzają. I właśnie to jest
nasza formacja polega na tym, żeby w tych relacjach przede wszystkim skupiać się na Panu Bogu, od którego otrzymaliśmy to wszystko. KSM jest tą formacją bardzo widoczną, szczególnie w naszej diecezji. Jak liczebnie kształtuje się przynależność do stowarzyszenia w naszej diecezji? Na tę chwilę z tego, jakie mamy statystyki, wychodzi, że mamy w naszej diecezji kieleckiej 20 oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. A jak było z waszą drogą do KSM-u? Jak dowiedzieliście się w ogóle o KSM-ie? Ja mogę powiedzieć tak. Chodziłem na pielgrzymki i teraz w tym roku będę szedł po raz 14 na pielgrzymkę. I właśnie gdzieś tam ta moja wiara przede wszystkim wzrastała w podstawowej wspólnocie, czyli w rodzinie. I gdzieś ta wiara była budowana, aczkolwiek sytuacje i jakieś przeżycia w moim życiu troszkę mnie odsunęły od tej właśnie wiary, od tej wspólnoty. I w zeszłym roku na pielgrzymce na nowo gdzieś poczułem to pragnienie, że taką pustkę, że czegoś brakuje w moim życiu i zrozumiałem, że muszę się gdzieś udać z tym. I właśnie tutaj z pomocą przyszedł ksiądz przewodnik, który pokazał mi właśnie, nakierował mnie na tą wspólnotę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i dzięki temu po pielgrzymce zacząłem sobie w głowie wszystko układać, że rzeczywiście chciałbym dalej gdzieś, chciałbym za tym Panem Bogiem podążać i i teraz jestem już prawie rok w KSM-ie i naprawdę uważam, że ten rok był bardzo owocny w moim życiu. U mnie też podobnie taka idea dołączenia do KSM-u pojawiła się na pielgrzymce. Co prawda nie idę po raz 14, tylko po raz 20, ale zawsze coś. Zrodziło się to z tego, że na szlaku się widziało ludzi z koszulkami KSM-u i tak się zaczął człowiek zastanawiać, co to jest ten KSM. No i jak się okazało, że to jest taka wspólnota, to tak sobie pomyślałem, że fajnie by było do takiego czegoś dołączyć. A że akurat miałem taką potrzebę, bo w przeszłości zdarzało się, że różne złe sytuacje się w życiu moim zdarzały, tak chciałem dołączyć do jakiejś wspólnoty, żeby być z tymi ludźmi, żeby mieć jakieś wsparcie. I w pewnym momencie ksiądz nasz, jeden z parafii w Kostomotach, powiedział, że organizujemy KSM, czy nie byłbym chętny. No, zgodziłem się. No i w KSM-ie jestem od samego początku. W październiku będziemy obchodzić roczek KSM-u. I uważam, że był to czas bardzo owocny. Czyli warto właśnie mówić o tych wspólnotach, do których się należy, bo później każdy może też i to właściwe miejsce w swoim życiu znaleźć i może też rozwijać przez to swoją wiarę, ale dawać też i przykład innym. Przede wszystkim młodzież jest swoista na dzisiejsze czasy, bo każda epoka, można powiedzieć, że ma swoją młodzież. Potocznie mówi się, ach, ta dzisiejsza młodzież, możemy usłyszeć też od starszych, ale ta młodzież jest taka, jakie jest właśnie społeczeństwo, jaka jest epoka i w której przyszło jej wzrastać, rozwijać się. Czego młodzież oczekuje dzisiaj? Myślę, że przede wszystkim młodzież szuka wolności i miłości. Wolności po pierwsze, bo zdarzają się w życiu takie różnego typu ciężkie sytuacje, a to jakieś nałogi, a to jakieś problemy życiowe. I po prostu młodzi chcą od tego uciec. I takie wspólnoty są dobrym miejscem, żeby na przykład coś z siebie wyrzucić, podzielić się, znaleźć zrozumienie u innych. A miłości, bo w świecie, w którym żyjemy, dość często spotykamy zło w wielu formach, wiadomo chyba w jakich, i też takie wspólnoty, gdzie jest jakaś przyjaźń, są relacje, to jest to bardzo pomocne, że znajdujemy tę miłość, znajdujemy też Jezusa, który jest miłością, znajdujemy Jego Ojca i możemy stąd czerpać tę miłość. Czyli dzisiejszy młody człowiek jest w stanie pójść za różnego rodzaju wzorcami, wartościami, ale właśnie trzeba
te wzorce temu młodemu człowiekowi wskazać. Natomiast młodzież dobrze się odnajduje i organizuje przy sytuacjach, które są przeciwne wartościom i dobru. A KSM jest tą organizacją, która ma pomagać młodemu pokoleniu we wszechstronnym rozwoju, we wszystkich sferach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Oprócz właśnie formacji, czym jeszcze zajmujecie się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży? Przede wszystkim KSM wyróżnia się od innych wspólnot tym, że inne wspólnoty działają, można powiedzieć, tylko gdzieś przy parafii, gdzieś w kościele, głównie religijnie. A KSM właśnie wyróżnia się od innych wspólnot tym, że my działamy przy tym społecznie. My staramy się różne, na przykład, przykładowo festyny przy parafii, albo jakieś akcje charytatywne. Właśnie tu, jak ksiądz wspomniał, ta pomoc dla najuboższych, to właśnie my też staramy się właśnie przez różne, przez właśnie tą pomocną dłoń młodych ludzi, gdzie my mamy możliwości, gdzie teraz naprawdę wystarczy tylko poświęcić trochę czasu, a można zaoferować naprawdę dużo pomocy. Czy w najbliższym czasie KSM planuje właśnie jakieś wydarzenia diecezjalne, na które będziemy mogli pojechać? Na pewno, no teraz wielu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży bardzo czynnie włącza się w organizację pielgrzymki. To przede wszystkim tutaj różne służby i pomoc też przede wszystkim. Także na razie to najbliżej pielgrzymka. I chyba też 31 sierpnia będzie organizowana pielgrzymka młodych do zabawy, do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskówny, na którą zapraszamy. Tak jest, co roku odbywa się pielgrzymka młodych do zabawy, aby tam wspólnie modlić się przy relikwiach błogosławionej Karoliny Kuskównej. Już dzisiaj właśnie z wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Dokładnie będzie to w sobotę 31 sierpnia pod hasłem Ku Wolności, zresztą o której przed chwilą też tak pięknie mówiliście. Tak już powoli kończąc, dokończ zdanie. Należę do KSM-u, bo... Należę do KSM-u, bo to pomaga mi odnaleźć tą obecność Pana Boga w moim życiu i skierować swoją drogę i ustalając sobie cel właśnie w krzyżu i dążąc do tego krzyża, który jest bramą do wieczności. Należę do KSM-u, bo mogę tam spotkać ludzi, którzy wierzą w to samo, co ja. I to dodaje takich skrzydeł w wierze, w codzienności, i że z nimi zawsze zabawa jest the best, jak to się mówi. Adam i Stanisław, nasi młodzi bohaterowie dzisiejszej konferencji, bardzo wam dziękujemy za wasze piękne świadectwo wiary, podążania za Panem Bogiem. I kończąc, właśnie to jest dowód na to, że nie istnieje taka dziedzina świecka, w której Pan Bóg byłby nieobecny. Jego obecność w świecie może być zakrywana, może być odrzucana, ale Pan Bóg jest naprawdę wszędzie. Pan Bóg potrzebuje młodych, którzy swoim zapałem pragną, mogą zmienić świat. No właśnie, ale i wy, młodzi, potrzebujecie Boga, aby to On zmienił wasz świat. Jeśli świecki katolik ograniczy swoją działalność w kościele do uczestnictwa w niedzielnej mszy, no wówczas nie jest też on świadomy, do jakiej wielkiej misji został on powołany, a poprzez właśnie świadczenie swoim życiem o Jezusie Chrystusie w świecie, chociażby przez akcję katolicką, przy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, przychodzi nam naprawdę żyć w sposób doskonały, wypełniając to powołanie Boże, które dotyczy każdego człowieka, a więc po prostu powołanie do świętości.